Jako badacz historii, urodzony w Chomentowie, przyjechałem tutaj do ciebie, aby skorzystać z twojej opowieści o z najmłodszych lat, o historii Chomentowa i okolicznych ewentualnych wiosek. Dlatego też chciałbym, żebyś opowiedziała swoje najmłodsze lata, jakie zapamiętała w Chomentowie. No, tyle co pamiętam. Tyle co pamiętam. Tyle co pamiętam. No, nic ja się dodać, nic ująć. No, ja się urodziłam w 33 roku. 32, przepraszam. Pamiętam, że mój ojciec był sołtysem i naczelnikiem Straży Pożarnej. Sołtysem, no to należało do niego wiele zajęć takich gospodarczych i rolniczych. Pamiętam, jak w 37 roku była komasacja, to znaczy przydzielanie działek dla mieszkańców wsi i to tego odcinka od strony, jak się nazywa ten, jak się jedzie pod górę? Drochów. Co? Drochów, Chmielowice. Od Grochowa, no to w tą stronę, ale to odwrotnie, to tutaj koło Woźniczki. Jak się skręca do góry na tym, do Chmielowic. No, Chmielowic, do Chmielowic. I pamiętam, że ja podawałam, nawet nosiłam paliki do wykonanych, to znaczy wymierzonych działek dla mieszkańców odcinka Chomentowa od Chmielowskiej drogi do cmentarza. A pamiętasz może, który jeszcze z mieszkańców tam uczestniczył w tym? Z mieszkańców? No pamiętam bodajże z Korodnia, który mieszkał w trzeciej działce od Chmielowskiej drogi, po prawej stronie idąc do cmentarza. Pamiętam Kaszubę, to był nawet mój wujek, ponieważ moja mama i jego żona były siostrami stryjecznymi. No kogo jeszcze pamiętam? No, mężczyzn, którzy tam pomagali, no, ale w tej chwili to już nie bardzo. No to proszę dalej. To nie pamiętam bardziej tego. No w każdym bądź razie bardzo mi się podobało to, że dostaliśmy działkę my, to znaczy moi rodzice dostali równolegle z domkiem, który ojciec z mamą pobudowali przy tej drodze prowadzącej do cmentarza. Więc sam już ojciec rozplanował, co ma robić, gdzie ma być studnia, bo nie było studnie. Korzystaliśmy z wody albo koło cmentarza Woźniczkowej, albo... Adameczka. Adameczka, tak. Później co mi jeszcze utkwiło? Ojciec planował ogród i rzeczywiście zrealizował to, jak już miał wodę w studni swoją. Więc posadził kilkadziesiąt drzew. No i tak raz zachęcał, żebyśmy o te drzewa pamiętali, żebyśmy pamiętali jako jego pracę. Bo Chomentów się parał z niedoborem wody. Było tak, tylko kilka studni na wsi, w której tak, była i to woda. Niedużo, tak, tak. Pamiętam to. Później następną działkę to była działka kwasów. To była rodzina ze strony taty. Więc już młody gospodarz Jan Kwas też zaczął budować studnię tam, ale wody już nie miał. No i wtedy miał pretensje trochę do mojego ojca, że mu wodę zabrał. No ale musieli jakoś tam przeboleć. No i wtedy ja już nie pamiętam, jak oni sobie tam pogodzili, skąd tą wodę brał, to już nie pamiętam. W każdym bądź razie też następny rok zasadził ogród i ten ogród tego, no tam było trzech chłopców, bo był Jan, Tadeusz i Władysław. Władysław był najmłodszy. I no to
męska siła była do tego, żeby utrzymać ten ogród w porządku. No ale ja jako 15-16-letnia już korzystałam nawet z tego ogrodu, bo jak poszłam już do szkoły średniej, do Kielc, to nawet te owoce dostawałam, czy żeśmy przerabiali w domu. No co jeszcze mogę powiedzieć? No wszystko co wiesz, bo przeskoczyłaś od 37 roku do 32, no tak, do 15. Do 15 no lat, tak. No, ale zaraz no, masz 5 lat. Rezerwy? Szkoła się zaczęła w 39. No tak, szkoła, no to szkołę mieliśmy przed naszym podwórkiem, no i do szkoły no czas okupacji, 39 rok się zaczął. To już musimy się wrócić, bo to było... To proszę się wrócić. Tak. 39 rok, pamiętam. Dzień wybuchu wojny słuchaliśmy z trwogą, całą kompanią koło kościoła. Wrzask, płacz. Czego się słuchali? Słuchaliśmy radia na plebanii. Na plebanii. No bo to tylko... W plebanii mieszkał ksiądz? Nowak. Tak jest, ksiądz Aleksander. Nowak, tak. No z trwogą, z płaczem. Bo już wtedy zabierali ludzi, mężczyzn. Mój tata został powołany 17 września albo 19, to już nie pamiętam, września, do służby, ponieważ był w służbie czynnej. Był strażakiem jeszcze na dodatek. To musiał być powołany wcześniej, bo we wrześniu to już... We wrześniu był powołany, 19 września był powołany do służby. W stronę, nie, tylko ja nie pamiętam jakiego miasta. W każdym razie na wschód, czy to było Jasło? Przemyśl. Albo Przemyśl, tak. Bo tam miał swoje... Przydział. Przydział, tak. Nie było ojca 2 miesiące. Nie było, nie mieliśmy żadnego kontaktu, no bo wiadomo, że ani poczta w tych czasach, ani tego. No i utkwiło mi jeszcze takie wspomnienie osobiste. Ja byłam bardzo związana z ojcem, bo byłam najstarsza. To znaczy nie starsza, bo ja miałam brata starszego, tylko przyrodniego brata. Ale bardzo tęskniłam za ojcem i babcia mnie wzięła. Babcia pochodziła z Włoszczowic. I ja się pytałam, gdzie ten tata, w którym kierunku poszedł. No i tak mi tłumaczyli, no jako dziecko 7-letnie, tłumaczyli mi, że o tam, skąd babcia przyszła tutaj do Chomentowa. No i tak babcię prosiłam, błagałam, żebyśmy poszli w to miejsce, bo tam mi się wydawało, że spotkam tego tatę. No ale... Na darmo były te moje wysiłki 7-letniego dziecka. Szłyśmy, ciężko mi było z powrotem wrócić. Nie wiem jak wracałam, bo i spałam już tego, no bo trudno było, żeby ktoś ci przewiózł czy przywiózł. No w każdym bądź razie musiałam się dostać. No ale takżeśmy wyczekiwali tego tatę, ale wrócił po 6 tygodniach. Na bosaka, ubranie już było zniszczone jego, okazało się, że jego biuro, to znaczy ten naczelny dowódca. Tak, zupełnie już poszedł na front, a w to miejsce już się pojawiali ze wschodu żołnierze, więc oni się ukrywali, więc szli ponad 2 miesiące, więc przyszedł taki jak żebrak, chudy, zmęczony, robdarty i to pamiętam, jak nawet na drugi dzień ci mężczyźni, którzy zostali na wsi, zeszli się tego ojca zobaczyć i żeby im poopowiadał, jak tam było i jak się tam żyło. Więc opowiadał, że szli lasami, wieczorami, gdzieś tam w kącie spali,
ktoś im tam jakoś kawałek chleba dał, czy coś do tego. To dla mnie była bardzo, bardzo tragedia. No okres wojny, no co mogę powiedzieć. Czy do szkoły poszłaś, czy nie poszłaś? Bo to była we wrześniu i ty powinnaś iść do szkoły. We wrześniu byłam, tak. Byłam we wrześniu. No i wtedy u Marteczki się bodajże ta szkoła. No ale się szkoła rozpoczęła w starej szkole. No to w starej szkole się rozpoczęła, a później przeniesiona została do Marteczki. Szkoła się rozpoczęła 1 września, a w styczeń, luty bodajże została zamieniona na, jak się nazywa wtedy ten, na Żydów przewieźli z Sopkowa. A to już później troszeczkę. Tak? Tak, później proszę. No to już nie pamiętam, że tego. W każdym bądź razie. Ile te u Barteczki ta szkoła mogła być? Ta szkoła u Barteczki, ja wiem, niedługo w każdym bądź razie. Bo tam było pomieszczenie takie raczej chyba nowe było, takie zimne było, niewygodne. No i tak gdzieś koło, no nie wiem, może do wakacji może to dociągnęło. Z tym, że tak jedni chodzili, jedni nie chodzili. Później w następnych latach chodziliśmy, ja chodziłam do Kortnicy. To już wtedy przywieźli Żydów. Aha, to wtedy przywieźli tak. Żydów, tak. Proszę. No i zrobili tutaj... jak się nazywa? No takie małe getto by to no można tak, nazwać. No tak, to getto właściwie. Takie małe getto można tak. Nazwać. Myśmy chodzili właśnie do... Część chłopców raczej chodziła do Grochowa. Drochowa. Tak, do Grochowa. A nas sześcioro bodajże chodziło do Kortnicy, do szkoły. I parę osób jeszcze do Staniewic. I do Staniewic jeszcze chodziło. To z tamtej strony właśnie. Bliżej Staniewic, to tam chodzili. No ciężko, ciężko były, bo były ciężkie wtedy zimy, bardzo ciężkie. No z ubraniem to różnie było, tak, że było rzeczywiście bardzo tego. To ale jakoś musieliśmy się... I pewnego razu zjawiają się Żydzi. Jak to było? Widzę Żydów. Skąd widzę Żydów? Szum na podwórku szczególnie... Ale poprzedniego dnia była cisza. Poprzedniego dnia była cisza, później było szum w szkole, wrzaski, płacze. Pojawiają się jakieś małe dzieci, nie nasze, to znaczy nieznajome dzieci. No ale to jak dziecko, no to kto to jest, co to jest i to wszystko, albo mrok się zaczyna, idziemy do własnych kątów, do swoich domów. W każdym bądź razie, według do mnie, mojego domu rodzinnego, w którym mieszkałam, ojciec był na miejscu, nie zwolnili go z sołtystwa, bo nie wolno było, bo musiał wykonywać w dalszym ciągu usługi dla Niemiec, podatki ściągać, nakarmić... Kontyngenty. Kontyngenty, nakarmić partyzantów, Niemców, i bandytów jeszcze. Zostaliśmy nago i boso po wojnie. Ja jeszcze zostałam tak przerażona, jak się dobijali do okna, jak kilka razy zabierali mojego ojca i przychodził zbity i boso i prawie nago. Bo bandyci bili go, że nie miał pieniędzy przy sobie. Musiał przecież oddać podatki, odstawić do gminy, ile tego było. Ja kaleką zostałam do końca wojny. Pamiętam, jak żydowskie dzieci przychodziły do mojej mamy, która gotowała jedzenie dla jakiejś świni ukrytej w stodole, czy w stogu snopków, które były złożone przy żniwach. I jakich parę kur, które zostały jeszcze, których nie dostali, nie zabrali Niemcy, a resztę bandyci.
Ci te żydowskie dzieci wyciągały ręce i wyciągały te ziemniaki, to buraki i jadły tego, więc to było przerażające. Ale były przygotowane dla trzody. To tylko były przygotowane do trzody. Mama wtedy uchodziła na bok i mówi, one są głodne, niech sobie wezmą. Po cichu wychodziła. One zjadły tyle, ile mogły, czy ile potrafiły, czy tylko ile tam zostało tego. Po paru dniach pewnie zorientowałaś się, ile takich tych dzieci, tych starszych, dzieci mogło być, tak. Ile takich dzieci, ile dorosłych osób mogło być przetrzymywane w tej szkole. No tak się zorientowałam. Jak mogłam się zorientować? No po prostu myśmy tak podglądali. Nawet nie pamiętam, czy z moim tym bratem starszym, przyrodnim, no ten mój brat młodszy był jeszcze i jeszcze były dzieci sąsiadów, bo na jakiś, w drugim roku wojny przesiedlili sąsiada Broga, który miał troje dzieci i mieszkaliśmy w tym naszym domu wszyscy. Z jej strony było 7 osób, a nas było chyba z 8, bo mieliśmy jeszcze dziadka i babkę z pierwszego małżeństwa mojego ojca, bo był wdowcem, żona mu druga umarła, a moja mama była drugą żoną mojego ojca. Żebyś dobrze była zrozumiana, to byś musiała powiedzieć, gdzie ci Brogowie, czyli Broszkowie, bo oni faktycznie Broszkowie. Brożek się nazywa. Tak, Brożek. Tak. Gdzie oni mieszkali, że przesiedlili do was? Bo to my wiemy, a tutaj jeżeli chcemy przekazać... Więc pochodem... oni mieszkali w takim domku niedużym, naprzeciwko nas, przy drodze głównej na wsi. A przed A przed wcześniej, przed szkołą, przedszkową z lewej strony. Tak a myśmy równolegle prawie mieszkali tak na wprost szkoły. A obok tego równolegle. Pamiętasz, kiedy się zjawili ci Broszkowie? Bo oni kiedyś w Kielcach mieszkali. Mieszkali w Kielcach, tak. I najprzód przyjechała rodzina, to znaczy zostawili dzieci. Te dzieci były w tym domku niedużym. Tak jak w tej chwili ta spółdzielnia, ten sklep, tak tutaj te dzieci się jakiś czas dochodziła ich, opiekowała się nimi babcia, która mieszkała u Skorodniów. U Skorodnia Józefa. Ona była z Skorodniów. Bo ona była u Skorodniów, bo to była matka Skorodnia, jak to było, Józefa. Józefa, tak. Tak, i ona tam dochodziła te dzieci i pie tego. Po jakimś czasie przyjechała matka dzieci, Genowefa Brożek. No i to już była za tego, opiekowała się nimi. No a najpóźniej przyjechał ten mąż i ojciec tych dzieci. Które to lata było, no to trudno mi powiedzieć. 38. No, tak, no to już nie tego. No i co jeszcze z tych rzeczy? Ja byś opisała, jak ten domek wyglądał, ile tam pomieszczeń było. W pomieszczeniu była sień i był pokój. No tak, 3/4 jak moje mieszkanie obecne. No to 13, tak 20. 4. Tak. 13 metrów, 15 to wszystko. I już zaczęłaś mówić, że tychże Broszków, jak już mieszkali, przesiedlili do was. I przesiedlili dalej? Tak, wszystkich do nas przesiedlili. Co tak. Dalej? Także u nas było cała tego, więc... A co w ich domku? Co? Co w ich domku było? A w ich domku była... jak się to nazywa? No, dowództwo niemieckie. Dowództwo niemieckie z tego. Później nam się bardzo to nie podobało. Musieliśmy zrobić. Ile tych Niemców tam mogło mieszkać? Koło pięciu. Koło pięciu. Pięciu i na pewno pięciu było. Więc myśmy musieli spokojnie się być, nie rozmawiać głośno, ukrywać się. W ogóle się światła nie paliło, bo nie było światła, tylko była tylko karbitówka. Wtedy karbitówkami się świeciło. No jakieś gałęziami się paliło, no bo nie było węgla. Przecież wiadomo, węgla
tylko przed wojną raczej paliło się drewnem jakiś tam przywieziony przez, z lasu, tak? Tak jest. Także to były ciężkie lata. No co jeszcze mogę powiedzieć? No czyli sądzisz, że w tym czasie jak Żydzi byli w szkole, to Niemcy mieszkali z tyłu za szkołą u Broszka, tak? Tak, u Broszka wsadzili. I no, oni się interesowali tymi Żydami, czy nie? No tak, w dzień to oni gdzieś tak wyjeżdżali, jak pamiętam, nie było ich. Czyli się Żydami nie interesowali. Także no, w dzień się nie tego, a w nocy no to jako dziecko, te dzieci, no to tak. Może starci bardziej obserwowali to. No były takie momenty, kiedy jeden z Niemców zginął, nie wiadomo z jakich powodów. No to była obstawiona... W jakich okolicznościach i gdzie on zginął? Zginął przy tej drodze prowadzącej do cmentarza na polu, w ogrodzie tam. Sam leżał. W czyim ogrodzie? To był ogród albo, jak oni się nazywa? Kwasa Felka. No to albo w sąsiedztwie to był, jak nie pamiętam, jak się nazywa. Kwasa Felka, prawdopodobnie. Tak, po prawej stronie. No wtedy był... I co z tego wynikło, z tej śmierci? No, reakcja Niemców. Reakcja Niemców. No taka była reakcja Niemców, że nie pamiętam, czy to wtedy było. Zabrali wszystkich mieszkańców dorosłych i silnych mieszkańców, nie tylko mężczyzn, ale i kobiet na łąkę. Nie, innym to razem. Nie wtedy? Dojdziemy do tego, bo to już był 44 rok. A tutaj to ja nie pamiętam właśnie co mogło, jakie były efekty tego, czy tego, jak odzew tego Niemca. Nie pamiętałam już. No i co jeszcze mogę? No co możesz? No co jeszcze pamiętasz? Kiedyś w rozmowie naszej wspomniałaś, że gdzieś prywatnie się uczyłaś w wojnę. Gdzie się uczyłam? Prywatnie mówiłaś. Jakby tajne nauczanie, czy coś takiego to było. No, niewiele się tam nauczyło. No, ale gdzie to w ogóle było? U mojej ciotki, to znaczy Nogajczykowe na tym. Po tej drugiej stronie się do Grochowa jedzie. Tak. I co tam było? Więc mieszkała taka pani, nie wiem kto to był, bardzo inteligentna. No ja się domyślałam, że to była nauczycielka szkoły jakiejś. Skąd pochodziła? No to... Warszawianka to była. Prawdopodobnie warszawianka była, bardzo inteligentna i bardzo mnie lubiła, bo ta ich córka to chodziła zawsze w chusteczce, czy tam wie tego. A ja chodziłam zawsze tak od... na tego, mówi, o Genia, ty to zawsze musisz tak chodzić, jak Nanusia na mnie mówiła. I oni mieszkali u Nogajczyka, czy u Sachackiej? U Nogajczyków, tak. No tam było wtedy, już partyzantka zaczęła działać, to tam mieli syna jeszcze, ten syn brał... Władek, tak. No to też bardzo często nie było go, bo no, tak... A ile tych dzieci chodziło na to nauczanie, tak mniej więcej? No tam niewiele do tego, bo pamiętasz jakieś jeszcze nazwisko z tobą, kto chodził? To był chyba Bogdan... Ignacy. I Bogdan... Woźniczko. Tak. I było sąsiedztwa, było dwóch chłopaków jakichś. To sąsiedztwa to nie pamiętam. Pajączkowskie. Pajączkowski. To tak ze 5 bodajże, czy 6 było nas. I długo to nauczanie trwało? No ja wiem. Do wyzwolenia, czy nie? No chyba nie, nawet krócej chyba. Bo to była warszawianka, która opuściła Warszawę w czasie Powstania Warszawskiego, tak. I później, właściwie to ja nawet nie wiedziałam, kiedy ona wyjechała i w jakich okolicznościach została tego. No jeszcze mamy wojnę. Jest taka jeszcze sprawa w Chomentowie, jest dzwon. Jeden dzwon jest, bo dwa dzwony wzięli Austriacy w pierwszej wojnie
Tak, a drugi dostał w tym z tego. I co się z nim dzieje? No, kupa ludzi, Polaków naszych, jakaś tam obstawa było w mundurach, no i oczywiście wszyscy rozpędzali. No i zdejmują to, no to był płacz, żegnanie tego, no ale wszystkich porozganiali, no i wrzucili dzwon na samochód. Na furmankę. No i odjechali, a ludzie no to też musieli swoją, tak. No każdy się popłakał po tego i dzieci było, i szum dzieci, i szum dorosłych i tego. Mamy coś takiego jak okopy. No. To były takie rowy wojskowe. Mój ojciec stracił zdrowie. Kopane za Mokrzkiem. Jak to możesz opowiedzieć o tych okopach? No? Na tych okopach to ja nie byłam. Ale tu, no. Widziałaś, jak się to odbywa, ludzie, jak się to organizują. Zaraz. No. Mój ojciec z racji stanowiska, oczywiście. Bo przecież nie chcieli zwolnić, wiadomo. Wstawał o 4 rano i szedł bo ludzie narzekali, że albo się spóźnił, albo nie poszedł, albo tego. No to wtedy podjął taką decyzję, bo on przecież zapowiadał, później odpowiadał za ilość ludzi. Tak, tak. Więc wstawał 4 godzina i szedł od Gawiora. Od Gawiora. I krzyczał. Okopy, wstawać, okopy. I prowadził te okopy do samego Mokrzka. Był okres taki, że był pies taki. Taka czarna suka, więc wyprowadzała go do Gawiora na górę. Wiesz, do tego, co był. To jakie się koniec Chomentowa. Bo Jon. Tak, Jon. U Jona. No i tam suka wracała, ojciec szedł do tego. Do Staniewic, przez Łąki i tak dalej. Tak, tak. Później ta suka wieczorem, godzina o zmroku, bo już listopad był, to już ciemno, czy ten, to wychodziła. I początkowo to byśmy szukali tego psa. Okazało się, że wraca z ojcem. No i ojciec był szczęśliwy, że ktoś na niego chociaż jedno czeka. Tak. No i tego. No, i to było tak przez cały czas, niestety. Zdrowie stracił. W nocy byli partyzanci, dokumenty palili wszystkie, które były niemieckie. Tak. Wszystko, no dosłownie dom stawał na ten. No i wojna się już zbliża do końca. Przychodzi tak zwane wyzwolenie. Jak to byś nam opowiedziała? Wiesz co, że w tym wyzwoleniu to tak, jedni się cieszyli, a inni jeden drugiego obskarżał, że ten za dużo podatku zapłacił, a tamten mniej, a tamten przeskarżył tego, że coś tam miał w stodole. No, pomijając w ogóle te sprawy, to jak to po prostu się odbywało? Wkraczają wojska radzieckie, czołgi jadą. Więc tak, czołgi jadą. My jesteśmy w piwnicy. Ojciec nas w piwnicy wsadził. Ta piwnica do dzisiaj jeszcze istnieje. Wchodzą żołnierze rosyjscy na ruscy na nasze podwórko i pyta się ojca, kuda tu Berlin? Ojciec mówi, tutaj za stodołą. Ale 3 wchodzi do tego, do mieszkania. Ojciec jakieś lepsze buty miał, jakieś większe lepsze ubranie, bo to był jakiś chyba dzień przed poniedzieli czy co, nie odpowiedział. Pozabierali wszystko, pozabierali ubrania, pozabierali buty. Nie mieliśmy tego. Jeszcze nie wiem, czy to ojciec, mama jakieś drobiu trochę było, pozabijała, bo mówi, jak tu nie będziemy mieli co jeść, to chociaż żeby
z tego drobiu trochę coś tym dzieciom dać, a myśmy w piwnicy siedzieli na kartoflach. No to przyszli i zeżarli wszystko. A kuda alkohol. Tak, spiryt. Spiryt. Tak, spiryt. No i za ten spiryt też tam coś szukali. A to ocet czy coś tam mama robiła na tatę. No ten łot to nie. Łot to nie. A jeszcze abyśmy wrócili, cośmy przeoczyli. Fomentowie z partyzantka. Coś na ten temat wiesz? No słuchaj, no partyzanci. Partyzanci wtedy, kiedy przychodzili, byli bardzo uprzejmi, tego nie popowiem. Był wywiad nawet partyzancki. Przebrany był dwóch osobników za takich żebraków. Ale czy to była partyzantka miejscowa, czy sąsiednia? Nie, to byli ludzie obcy. Obcy. To byli obcy ludzie. Ale mnie interesuje, a z miejscowych ludzi nie przychodzili. No ale widziałaś takie może kiedyś, nie? No widziałam. Miejscowych widziałam na przykład, jak krowy pasą na Koryckim. No. Tam daleko. I szli partyzanci na ćwiczenia do lasu. Tego lasu, jak się to nazywa? Staniowski. Co? Staniowski. Staniewski, tak. Staniowski. I pamiętam Łan, no Łan, czy jak się to tam nazywa inaczej, ten, nie Łan, bo Łan to jest wielki, tylko... Staje? Staje, tak. No, nie będzie Łan, nie będzie stanie tego. Kwitnący, pachnący. Idzie grupa partyzantów, to znaczy ja później się domyśliłam. Tak. Kupa, to znaczy dużo chłopców, mężczyzn w wieku gdzieś 20-18 lat, tak. A karabiny niosą, ciągną po tym łubinie żółtym. Żeby nie widać było z daleka. Żeby nie widać było z daleka, tak. Ile takich partyzantów tam mogło być? No według mnie no to tak 15 było, 16. No i potrafiłabyś 12. Wymienić nazwisko, jedno, dwa, trzy. No według mnie to tak. Na pewno Szymańscy byli. Dwóch. Na pewno Woźniczko Stachu był. Ale który Woźniczko? Pawłów? Co? Pawła syn? Pawła syn. No dalej, proszę. Pawła syn. Później kto? Władek Kwas. Nogajczyk Władek. Później, nie wiem, czy Gawior Kazik. Nie. Na pewno nie. Brat jego to tak, Janek. A no może Janek, no to wiesz, ja tam teraz pamiętam, jak tam było. Kazik prawdopodobnie w wojnę nie mieszkał w Chomentowie. Kto? Kazik. Kazik nie mieszkał w Chomentowie. On się ożenił. A nie, Kazik to najdłużej mieszkał w Chomentowie. Ale... Kazik na pewno, Gawior mieszkał, Janka brat mieszkał najdłużej. On się ożenił w Lipowicy i nie mieszkał w Lipowicy Nie. Proszę bardzo. Nie. Ty masz głos. Nie, tutaj na miejscu ty mieszkał. Bo przecież jeszcze syn mu zginął w Morawicy. Tak. No i kto? No kto? Kto tam jeszcze? Kto? Z tych chłopaków tego. Dowódcą i kto był? Nie wiesz? Wiem. Nie wiesz. Wiem, że współpracował jeszcze Kwas. Mietek. Kwas Mietek. Felek był? Chyba nie był, nie pamiętam. Ale Mietek na pewno był. Mietek był na pewno. I Kwas, ale Władek, to znaczy Janka brat. Ten najmłodszy. Tak. Ten najmłodszy. No to co, wojna się skończyła. Teraz mamy po wojnie. Widziałem takie zdjęcie. I go oczywiście mam i dostaniesz poprawione i powiększone. Na którym jest taka twoja koleżanka Gołębiowska?
Tak? Gołębioska. Tak. I skąd ona pochodzi? Ja właśnie nie wiem. Jest na zdjęciu wśród dzieci. A to wiem. No. Z Kielc. No i co na ten temat możesz powiedzieć? Co ona z tymi dziećmi robiła przed szkołą? Skąd ale to... przed szkołą, tak, czy przedszkolaków? Nie. Budynek szkolny był i zdjęcie na tle budynku szkolnym. A to mogli być przedszkolaki albo jeszcze młodsze dzieci. Co ona i tam... które to lata były? 46 pisze na zdjęciu. 46 albo 7. Albo 7, no. Albo 7. No i teraz... To była koleżanka z klasy mojej, która chodziła do szkoły ze mną w Kielcach, tak, i przyjechała na 2-3 dni tutaj do mnie, do tego. A przedszkole prowadziła Skorodniowa Józia. Józefa. Prowadziła grupę przedszkolaków. A ona tylko po prostu... Ona tylko gościnnie była u mnie 3 dni. Gołębiewska, tak? Gołębiowska Barbara. Barbara. Ona nie żyje, nie żyje. Nie żyje. Pracowała w miejskiej radzie. A to były dzieci z Chomentowa. Tam, to tak? Były dzieci z Chomentowa. Była tak... Gawiorowa, poczekaj, no bo to Gawiorowa była, ta Halina, co tego, co ci mówiłam, że tak... I ona na tym zdjęciu tam była. I ona na tym zdjęciu była. Były te dzieci, tam było 10 czy 12, nawet niedużo tych dzieci no, było. No więcej może jak 12. Ja tu przyjadę to zdjęcie, jak zrobię, to będziemy... Tak. Dyskutować, no ale chciałbym, żeby to dzisiaj to załatwić. No i ktoś jeszcze z dzieci, pamiętasz kogoś? No tą Halinę na pewno pamiętam. Zaraz, tej Halinę i nie wiem, czy Kaszubę, tej najmłodszą Zośka. Zosia. A tam chłopaków dużo jest. Co? Chłopaków dużo jest na zdjęciu. A to ja z chłopaków, to ja nie wiem, tam chyba z tych od jakichś gawiorów, czy skądś tym, a tam po tym. Czyje to mogły być te dzieci, to ja nie wiem. A nie Szymańskich jakichś, nie wiem. Ja nie pamiętam. No prędzej była właśnie, Józka była zainteresowana tym. Bo ona kończyła szkołę pedagogiczną. Dobrze, no i po pierwszej klasy nauczycielka Kondrasowa załatwiła przedszkole, że będą dzieci mogły mi tego przeczyć. I ona, jeszcze Suchorabski w tych czasach był, tak? Tak, tak. No. I to były takie przedszkole letnie. To były letnie, to był lipiec, na żniwa dzieci. Tak, tak, rozumiem. Tak, tak. No i co, no skończył się 45 rok. Poszłaś do szkoły po wojnie. No ja 46 poszłam do szkoły. 46. I to było 46, nie 5. Co ty mówisz? Co? Ta są Gołębioską, co ci mówię? Ja mówię 46. A szósty. Ale ty poszłaś też do szkoły, bo jeszcze szkoły nie skończyłaś. Tak. Tak, do szkoły poszłam w 46 roku. I co żeś do Kielc. Nie, do Chomentowa się pytam. Aha, do Chomentowa. Tak. Kończyć szkołę, siódmą klasę. Siódmą klasę, no to ja poszłam, tak, bo ja zaczęłam się uczyć w Chęcinach szycia, bo mój ojciec mnie tam zawiózł, bo tam już mieszkała, wyszła za mąż, Zosia, wiesz która, Jasia? Jaszka. Janka, tak. Za Bieleckiego. I tam była Krawcowa, która ponoć bardzo ładnie szyła. No, a ja miałam zdolności w tym kierunku. No i mój ojciec mówi to, umówił się z tą Zosią, że mnie tam zawiezie, bo nie było siódmej klasy na razie, tylko była szósta końcowa. A nie było jeszcze rozwiązane, czy będzie siódma klasa, czy nie. I dlatego mówi, masz się tu obijać, to pojedziesz do się uczyć tego. No i tam jej wywiózł. Skończyłaś, to nie była klasa, to były kursy. Siódmą klasę się robiło w ciągu miesiąca, może dwóch. No. No. No i teraz, co dalej? Coś takiego jak junaki.
Powiedz, no, co to było? U junakach, junakach? O junakach. W junakach to mój brat był. No to, ale co ty wiesz na ten temat? Jak co to, ja wiem? Gdzie to było, co to było? Oj, szkoda mi do dzisiaj tego mojego brata. Więc tak, ja w 46 zaczęłam szkołę gastronomiczną. Zaczęłam, chciałam w Kielcach, na ulicy Słowackiego, w szkole, przy szkole krawieckiej. Przy szkole krawieckiej, tam była nowo otwarta szkoła gastronomiczna. Początkowo było tylko na jeden rok. Później okazało się, że to szkoła z tego, ale moje sprawy były takie, że ja się spóźniłam do szkoły krawieckiej, bo przyjechałam za późno, już nie było miejsc, żeby je umieścić do szkoły krawieckiej. Ale mi zaproponowali, że właśnie otwierają szkołę gastronomiczną, kurs właściwie roczny. Czy się godzę na to, żebym tego... Mówię, no proszę, no mi się przyda, chyba mi się przyda to. Tak jest. No więc tą szkołę, tą roczną szkołę, bardzo dobrze mi się składało. Nawet zostałam z nagrodą książkową, bo umiałam już szyć wtedy, bo się trochę poduczałam u Broszkówny, która była już krawcową, szyła która mieszkała tam koło nas. No zresztą interesowało mnie. Umiałam szyć, robić na drutach. Zresztą wszystko, co potrafiłam, to tego. Mieszkałam u państwa Bieleckich na ulicy Poniatowskiego. On, ten Równicki, to był bratem tego Równickiego Fomentowy, co się ożenił z tą Zosią. Tak. To... A to był tamten był, nie wiem jak, Władek, a ten był... Czyli u Równickiego mieszkałaś. I u Równickiego mieszkałam, tak. Powiedziałaś u Bieleckiego. Więc u Równickiego, u Równickiego. Równickiego. Brat Władysława, co mieszkał w Chomentowie. Tak. A ten... No proszę. Ten jak się nazywa? To nic, jak nie pamiętasz, to nie męcz się. Nie pamiętam. Wiem, że syn to Władek. Nie, Tadek. Tadek jeszcze jednego syna mieli, no w każdym bądź razie. No to tak, do szkoły chodziłam, już byłam wyswobodzona od pasenia krów, gęsi i tak dalej. To mi się bardzo podobało, a podobało mi się już szkoła. No bo byłam swobodna. Tak, a oni, Równicki, Wojtek był, bo moje było. Wojtek pracował w sądzie i dzierżawił ogród od, jak się to nazywał, to taki był te wszystkie pola kieleckie są tam, były jego, w stronę Zagórskiej ulicy, ten pas taki. Tak. I ogród, tu gdzie są bazary, to właśnie był piękny ogród, tego Równickiego, to znaczy do wynajęcia. Wydzierżawiał. Tak. Więc tak, odrobiłam lekcję, coś tam zjadłam, no jakieś tam jedzenie było, kartofle z kompotem. Dobrze. Czy wszystko jedno, ale... A długo tam mieszkałeś? Rok, tak. Proszę. Mieszkałam i z tą Gawierówną Danką mieszkałam. I aha, z Przeździkówną Janką, tą młodszą. Za Kramerem, co było? Za Kramerem, tak. Ona jeszcze żyje. Żyje. Tam mi nie pozwolono z nią... No, wszystko jedno. W każdym bądź razie odrobiłam lekcję, byłam swobodna, to tak. Albo tym chłopakom pomagałam, temu starszemu, Tadziu był ten starszy, no to pomagałam mu przy lekcjach, ile tam potrafiłam. A jak miałam wolny czas, to szłam do ogrodu, zbierałam jabłka. No, ten pan Wojtek mi tak zaufał, że nawet później stanęłam z koszyczkiem w płocie, bo tam wyjęli parę szczebli z płotu i sprzedawali z płota te owoce. No to tam
parę groszy mi z tego albo dał, albo coś tam. Ciekawe, tak. Jakiś tam obiad mi dali, czy coś. No i mieszkałam cały rok. A później mieszkałam właśnie pod 53 i tam skończyłam szkołę gastronomiczną. W 50 roku i poszłam do Krakowa na szkołę dietetyków. To już jest Kraków. Dostałam zawód. Wypracowałam ciężko przez rok, przez 12 miesięcy. Pracowaliśmy po kilkadziesiąt tego, bo od 6 rano do 2 po południu pracowało się w klinice, a później 4-5 godzin pracowało się było się na wykładach. Więc było bardzo ciężko. Dlaczego? Myśmy mieli zasadnicze wykształcenie, a wykładali profesorowie z uczelni wyższych. Więc to był dyrektorem tej kliniki, w której był doktor Fenczyn, internista. No tam był w Ameryce jakiś czas i przyszedł tutaj, właśnie założył tą szkołę, był dyrektorem, żeby zwolnić z tego. Był taki profesor Rychlik, więc dla nas było to charówka też, te dzieci. W każdym bądź razie, tylko tyle powiem, że nas przyjmowali, egzaminyśmy zdawali 42 czy 3, a zostało nas 20. To dyplomy na temat Krakowa wystarczy, a tu jeszcze gdzieśmy zjechali z tematu te junaki. Junaki, mój brat tak. Był, tak. W jakim okresie to było, co to było? Zaraz ci powiem. Junaki to były, czekaj, 46, to ja byłam u Równickich, 47 rok. 47 rok. Nie dalej, na pewno. Zaraz, 47, 48. 7 albo 8, albo 7 na 8. No. Mojego brata zabrali. Tak. Więc mój brat przyszedł do pracy do. Jak się nazywa ten na rogu? Bo widzisz, wyleciałby tego. Do Karsza. Do Karsza. Karsz, tak. Do Karsza. Wzgórze Karsza. Wzgórze Karsza. Tak jest. Został przyjęty jako goniec, bo skończył 7 klasę. No i ojciec nie bardzo miał co z nim zrobić. Siedział w domu, więc do junaków go się brał. Tak to wyglądało? Poczekaj. No czekam. Pracował pół roku u Karsza. No już troszeczkę nam się troszeczkę poprawiło, bo on dostał parę złotych, brat. No to trochę się ubrał, trochę mnie pomógł. Do domu trochę coś kupił. Tam dostali przydział masła, śmietany. To mi tak już tego, to już nam tak lżej było. W maju 47, tak? Ósmym. Zabrali go do junaków. To ja już byłam właśnie w Krakowie wtedy. Zabrali go do Gliwic, do huty jakiejś tam, nie wiem jakiej. No nieważne. Tak. No i tam ponad pół roku pracował, albo 6-7 miesięcy nawet. I tam się pracowało darmo już. I tam się darmo pracowało. Ten chłopak już wtedy było tak, ani pieniędzy, bo pamiętam jakieś grosze ja dostawałam stypendium, 50 zł, to zawiozłam mu te 50 zł i tyle miałam, no bo nie, w międzyczasie nawet nie byłam w domu u rodziców, no bo te 50 zł to mi wystarczyło na podróż w to i z powrotem do Krakowa. Tak. No to zostawiłam te 50 zł i jakieś grosze do tych Gliwic, no to musiałam z 2 miesięcy mieć pieniądze. No to zostawiłam tego. Scharowany chłopak był okropnie, jak zajechałam, to już byłoby dwoje płakał. Ile tam był? 6 miesięcy albo 7. I to już skończyły się junaki, czy? Junaki się skończyły. No i zaliczyli mu w to wojsko, że już wojsko tego. A tutaj junaków gdzieś w Fomentowie nie było? Do pracy junacy nie pracowali? Nie. A wiem. Ja nie pamiętam. Gdzieś przy drodze coś tego? Nie pamiętam. No może i pracowali, bo wiem, że ten Elki mąż coś tam na drogach pracował.
Wiesz ten, jak on się nazywa? No widzisz, Chwastek. No, ale to już jest późno. On za młody do junaków. Tak. Słuchaj, no to co? Co ci jeszcze jakieś przyszło, ciekawostka historyczna, Chomentów? Przed wojną była taka organizacja na wsi, nazywała się Wici. Tak się a, no to przed wojną. No przed wojną. Czy coś tutaj... A, no to, to wiesz, to ja byłam dzieckiem, co mi tam, kto mnie no tam... wiem, że byłaś młoda, ale już no przed samą wojną, jeżeli miałaś tam te 7-8 lat. No wiesz, tam w tych Wiciach, no kto tam był? Kto pamiętam, tam był chociaż? Kto pamiętam tam Janek, był Kwas. A, Bytuń. Kwas Jan, Bytuń, tak. No, no. Była Anielka, była, była Anielka, był Mietek chyba Kwas, nie? Ja nie wiem, ja pytam. I ten... Tego tematu mi nikt nie powiedział dokładnie. Wonder Stanisław, męża brat, brat mojego. Ten, co na zdjęciu tu jest. Tak, była jego siostra Lotka, to też jeszcze była Wonder Lotka. Kto jeszcze tam był z tych, no Gawior Janek to nie był, bo przed wojną to on był w Kielcach już, jeszcze. Ten... ten mały, Janek Gawior. Daj mu jakieś przezwisko. No ten mały. No wiem, tylko Kazi, miał... Kazika brat. Brat, tylko miał kilka... Ten najstarszy. Kilka ksywek miał. No, no, to nie wiem jak nawet. No to tutaj by mieszkał u Józka, u swojego brata tego, w banku pracował, a on pracował też tak, no nie wiem czy pomagał, w mięsnych zakładach, bo oni tam mieli zakłady mięsne blisko i tego. Tak, no streszamy się, bo finisz blisko. I tak mówiłaś o bracie tatku. A kto jemu załatwił Łukasza pracę? Przecież tak tu chłopak ze wsi sobie nie poszedł. Tadek, mojemu tatkowi. Tak. Ktoś mu musiał tam pomóc. Tadek Kwas załatwił mu. A Tadek Kwas. Tadek Kwas, tak. Rozumiem. Bo dyrektorem wtedy był. To znaczy ja też miałam możliwość załatwić, bo chodziłam do szkoły z bratanicą dyrektora. Ale Tadek Kwas podjął się, rozumiem, że załatwi tego i Tadek Kwas załatwił. Że dostał tą pracę, no i zadowolony był. I znałam właśnie tą rodzinę pana, nie pamiętam jak mu się, Maj się nazywał, czy jakoś tam. A Tadek Kwas wojnę to przebywał w Chomentowie, ty sobie kojarzysz? Ale rzadko. On podobno miał być ranny i tutaj przebywał, czy to jest prawdą? Chyba nie. Nie. Chyba nie. Jeśli przebywał, to krótko. Przebywał z przyjaciółką. Z przyjaciółką przebywał. Przebywał w wojnę, mówię wyraźnie. Wojnę. Przebywał z przyjaciółką Teresą i wrócili na powstanie. Akurat powstanie było i ona zginęła. Aha. Miała córkę, nie mieszkała, bo ona była rozwódką i zginęła na terenie swojego mieszkania na balkonie. To jest ciekawa tak. Historyjka. Tak. Jest partyzantka i tutaj w Chomentowie, to znaczy nie tutaj, tylko tam w Chomentowie, między innymi miałaby Anielka szyć jakieś tam opaski, forażerki. Co ty na ten tak, temat? Tak, było. U kogo szyli, kto szyła, to szyli? Szyła. Wiem, że szyła, wiem, że przychodziła do mojej mamy, że zbierała jakieś tam takie kawałki prześcieradła. Materiały. Czy... Tak, 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 takie, żeby były. I kto to by szył? Nie wiem, czy wtedy to, czy nie szyła Anielka, mało tego, nie. Albo ta, która u Paćkowskiego mieszkała. Która kobieta tu rzeczywiście się udzielała w tym szyciu? No Anielka na pewno się udzielała. Anielka się udzielała, ale udzielały się jej również z tamtego końca Gienka, ta, tej mojej ciotki Jagustynowej. Aha, Gienka Nogajczykowa. Nogajczykowa. Marta. Czyja? Sachackiej? Sachackiej. Aha, widzisz. No ona była trochę taka dwustronna początkowo, a później chyba się dostosowała.
chciałem jeszcze jedną rzecz. Proszę bardzo. Pani zaczęła, ale nie zakończyliście. Mówiła pani o partyzantach i o tych nie z Chomentowa, tylko skądś tam. I mówiła pani, że oni przyszli przebrani, że przychodził taki zwiad. Gdyby pani coś powiedziała o tym, bo nie dokończyła pani, bo zaczęliście o czymś innym mówić. Tak. Aha, o tych. No. To znaczy tak. Skąd oni mogli być? Ja pamiętam, że przyszło, ale to tak pojedynczo przychodzili. Dziadek, czy ucharakteryzowany, czy tylko był w partyzance, w każdym bądź razie prosił o jakieś albo przenocowanie i kolację, że nic nie jadł. Mój ojciec, w ogóle moi rodzice bardzo wrażliwi byli na to. Więc jak wchodził tylko ktoś wieczorem, ciemno się robiło, to mój ojciec, jeśli był blisko mamy, to mówił: Józia, zobacz, no taki bidula tutaj przyszedł, nie ma gdzie się powiedzieć, będzie to szedł na drugą. A przeważnie chodzili z chałupek, takie bidule. Czy on w chałupkach mieszkał, w każdym razie się na te tereny przyznawał, że tam mieszka. Że nie ja tyle czy tyle. Mówi, weźżesz, masz tam trochę mleka, czy maślanki, czy siadłego mleka. Dejże temu ze dwie kromki, niech zje. A jak zje, no to wezmę tam snopek, leży w stodole, daj mu jaką płachtę, niech się przyśpi, niech się prześpi, dopiero idzie dalej. Gdzie by będzie po takim ciemności? I tak się powtarzało. I tak się powtarzało do całej... Nie, to było normalne, bo ludzie no, nie mieli, była bieda okropna. Ale byli ludzie, którzy mieli lepsze warunki, bo nie było tyle dzieci. A u nas w tych okresie, kiedy było, w czasie wojny, nas było czworo i jeszcze tam troje było, to raz siedmioro dzieci prawie było. Bez rodziców i dziadkowie, no dziadek zmarł w wojnę. Te babcie, jedna, no te drugie, no to tam już nie było. No to była kumgromada ludzi. Czyli, a tu gdzieś, jak już do tego, tej biedy, to pamiętasz może taka Klara tu się gdzieś poniewierała po Chomentowie. Klara. Klorcia mówili. Florka. A może Florcia, mówili, że Klorcia i ona tak... Tu dzień popracowała, dali jeść. Nie wiem, bezdomna to była. Czy ona nie z tego, nie z nizin była? Nie wiem. Pytam, czy coś, bo mnie ktoś tam o tym mówił, ale nie do końca. No i tak pytam, może ty coś pamiętasz. No właśnie mi teraz przypomniałeś, że była taka Florka, tak. Taka zawsze była omatulona jesienią, wiosną. No i tam, no co przenacowali i to, tak. Tak, bo to była rola sołtysa, żeby tak, dać gdzieś tak, przydzielić jakoś, nawias, tak, opieką, żeby tak. Tam ją jakoś... No i długo pomógł. Tej Florci było, tak, że nawet pamiętam, że mój tata to jakoś ta Florka nie przychodzi, ale co się z nią stało, to tego. Ona gdzieś tak jakby pochodziła, gdzieś jak... tutaj bliżej Kielc, to czy Chmielowice, z Chmielowicą ma podobała się tu. Dziękuję. Bóg zapłać.